Wiecie, że statystyczny Polak zjada ponad 70 kg mięsa rocznie? A znaczna część z tego to mięso drobiowe, którego zdecydowaną większość stanowi mięso kurze. Podsumowując, jemy dużo kurczaków. Ale czy wiemy dużo o kurczakach? Dzisiaj zajmiemy się tym wspaniałym zwierzęciem. A może nie do końca nim, ale jego najbliższym żyjącym dziś krewniakiem, czyli kurą. Bo dzięki badaniom molekularnym na kolagenie pochodzącym z kości udowej tyranozaura, który żył 68 milionów lat temu, wiemy, że to właśnie ona ze wszystkich żyjących dzisiaj zwierząt ma z królewskim jaszczurem tyranem najwięcej wspólnego. Dlaczego jednak wybrałem to wyjątkowe zwierzę? Już wam mówię. Wyobraźcie sobie, że dodajecie do siebie wszystkie żyjące na świecie koty i psy, a do tej liczby dodajecie jeszcze wszystkie krowy i świnie żyjące na naszej planecie. Po chwili jednak stwierdzacie, że liczba jeszcze nie jest zadowalająca, więc dodajecie wszystkie szczury, które bytują na trzeciej planecie od Słońca, z wyłączeniem polityków. I tak oto uzyskujemy wynik, który i tak jest mniejszy od liczby kur. Bo kur jest ponad 20 miliardów na świecie, to około 3 kury na jednego człowieka. A kolejnym ptasim zawodnikiem na podium jest wikłacz czerwonodzioby, którego populację szacuje się na od 1 do 3 miliardów. Wydawać by się mogło, że w takim razie kury są wszędzie. I jest to niemal całkowicie prawda. Jedynym kontynentem, na którym jest zakaz sprowadzania żywych kur lub surowego mięsa z tych ptaków, jest Antarktyda, ze względu na ochronę pingwinów przed chorobami. A jedynym państwem, w którym hodowla kur nie istnieje pod żadną postacią, jest Watykan. Mimo faktu, że papież Franciszek nie stroni od mięsa drobiowego. A teraz trochę historii. Naukowcy zgodnie przyznają, że współcześnie żyjąca nam kura swoje początki zawdzięcza zwierzęciu o wdzięcznej nazwie kurbankiwa, które udomowione zostało ponad 6 tysięcy lat temu, a które do dziś można spotkać żyjące dziko w południowo-wschodniej Azji. Niemal 4 tysiące lat przed Chrystusem pojawiły się w Iranie, ponad 2 tysiące lat przed Chrystusem w Turcji i Syrii, a także na Półwyspie Iberyjskim. Później poszło już z górki. Kurczaki przejęły świat i okazały się gatunkiem ptaków migrujących najwięcej i najdalej, chociaż w inny niż większość ptaków sposób. Niestety nie wiemy, jak dokładnie wyglądały początki losów kurzoludzkiej koegzystencji, gdyż antropolodzy uznawali rolę kur jako nieistotną część ludzkiego życia, w przeciwieństwie do koni, wołów czy nawet kotów. Ale przejdźmy dalej. Pole widzenia kury sięga 300 stopni, a w tym polu dostrzegają więcej kolorów od człowieka, światło ultrafioletowe, a badania dowodzą, że te cechy pozwalają rozpoznawać kurom strony świata, patrząc wyłącznie na niebo. Chyba że jest to nocne niebo. To wtedy kury widzą przysłowiowe... W nocy wzrok kury jest nawet gorszy od ludzkiego, co naukowcy tłumaczą milionami lat ewolucji, podczas których, jeszcze pod postacią dinozaurów, kury nigdy nie musiały ukrywać się przed drapieżnikami. Co ciekawe, kilka lat temu w oku kurczaka po raz pierwszy w żywym organizmie naukowcy odnaleźli kolejny stan materii, który nazywany jest Disordered Hyperuniformity, a charakteryzuje się posiadaniem zarówno cech ciekłokrystalicznych, jak i cieczy, ze względu na uporządkowanie cząstek materii na różnych odległościach. W dziobie kurczaka mieści się wiele zakończeń nerwowych, które pomagają mu rozpoznawać otoczenie, temperaturę obiektów i ich fakturę. Dzięki czemu umiejętnie wydziobuje pożywienie i buduje gniazda. Niestety częstą praktyką w hodowlach przemysłowych jest przycinanie dziobów u pisklaków, które kończy się chronicznym, często kilkumiesięcznym bólem i upośledzeniem funkcji motorycznych, a celem tego zabiegu jest ograniczenie przyszłego, wzajemnego dziobania się kur, wydzierania piór i aktów kanibalizmu. Jeśli myślisz, że kury są głupie, to sam jesteś... niedoinformowany. Już świeżo wyklute kurczaki wykazują umiejętność rozróżniania ilości, a także wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, jak dodawanie i odejmowanie. Posiadają też umiejętność samokontroli, która kształtuje się u człowieka dopiero około 4 roku życia. Rozumieją ideę przedziałów czasowych i potrafią przewidywać przyszłe zdarzenia na podstawie aktualnych. Posiadają pamięć długoterminową, używają ponad 30 wokalizacji do komunikacji, uczą się od siebie nawzajem, wykazują pewne cechy samoświadomości i proste formy empatii. W 2004 roku odkodowano genom kury, dzięki któremu wzbogaciliśmy swoją wiedzę także o ludziach, gdyż posiadamy podobną ilość genów, a około 60% kurzych genów kodujących białko ma swoje odpowiedniki u człowieka. Wspólne sekwencje genów są możliwe, gdyż razem z kurami posiadamy wspólnego przodka sprzed 310 milionów lat. Kto by pomyślał?
To wszystko, co przygotowałem na dziś, ale to nie koniec kurzych ciekawostek. Więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o kurzych mutacjach, hodowli przemysłowej i sytuacji kur w Polsce, to koniecznie subskrybujcie kanał i oczekujcie kolejnych nagrań. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.